Cześć. W czasie tego edukastu będziemy rozmawiać na temat sytuacji międzynarodowej państwa polskiego w pierwszej połowie dwudziestolecia międzywojennego. Na wstępie opowiemy o relacji II Rzeczpospolitej z jej największymi sąsiadami, czyli państwem niemieckim oraz Związkiem Radzieckim. Następnie odpowiemy na pytanie, czym była idea Międzymorza, a także jakie państwa miały być wliczone w to przedsięwzięcie. Później zajmiemy się relacjami Polski z Czechosłowacją, by na końcu opisać Sojusz Rzeczpospolitej z Francją. Mimo że w 1923 roku zakończył się proces formowania granicy II Rzeczpospolitej, sytuacja międzynarodowa naszego państwa była bardzo trudna. Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Niemcami i ZSRR były bardzo napięte. Związek Radziecki, mimo podpisania pokoju ryskiego, nie zrezygnował z dążeń do odzyskania terenów dawnego zaboru rosyjskiego. W Polsce ZSRR wspierał ugrupowania komunistyczne, natomiast Polska wspierała ruchy separatystyczne wśród narodów nierosyjskich na terenie ZSRR. Państwo niemieckie prowadziło politykę nieprzychylną wobec państwa polskiego, uważając tereny odzyskane przez Rzeczpospolitą na zachodzie za własne ziemie. Największy nacisk kładziono na odzyskanie Pomorza i Górnego Śląska. Nieprzychylne nastawienie wobec Polski było widoczne zarówno wśród polityków prawicowych, jak i lewicowych. Granice z Rzeczpospolitą uważano za tymczasową, uważając Polskę za kraj tymczasowy. Polska wobec niemożności unormowania stosunków z mocarstwami sąsiednimi wysuwała koncepcję sojuszu mniejszych państw Europy Środkowej, czyli tzw. Międzymorza. Rejon ten miał objąć kraje od Finlandii po Bałkany. Pomysł ten był jednak trudny do realizacji, ponieważ pomniejsze państwa dzieliły odmienne interesy wobec danego rejonu, dlatego były one niejednokrotnie ze sobą skłócone. Dobrym przykładem mogą być relacje Polski z Litwą. Oba państwa były do siebie wrogo nastawione. Litwa nie akceptowała zajętego przez Polaków Wilna i uznawała to miasto za swoją stolicę. Granice obu państw były zamknięte. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych nastąpiło dopiero w 1938 roku. Relacje Rzeczpospolitej z Czechosłowacją także były bardzo napięte. Spór dotyczył głównie rejonu Śląska Cieszyńskiego. Czechosłowacja życzliwie odnosiła się do Związku Radzieckiego, wspomagając go podczas wojny polsko-radzieckiej, natomiast Polska prowadziła przyjazną politykę z Węgrami, z którymi Czechosłowacja prowadziła ostry konflikt. Układ regulujący wzajemne relacje pomiędzy Polską i Czechosłowacją został zawarty dopiero w roku 1925. Polska utrzymywała dobre relacje z Estonią, Łotwą i Rumunią. Największym osiągnięciem polskiej polityki zagranicznej był jednak sojusz z Francją, który został podpisany w roku 1921. Oba państwa na czas wojny jednego z nich miały udzielać sobie pomocy. Od 1925 roku nastąpiło jednak rozluźnienie w relacjach polsko-francuskich. Podsumowanie. Polska w pierwszej połowie dwudziestolecia międzywojennego miała bardzo trudne stosunki międzynarodowe z największymi sąsiadami, czyli z Niemcami i z ZSRR. Niemcy nigdy do końca nie uznały granicy na wschodzie i starały się o odzyskanie Śląska Górnego oraz Pomorza. Natomiast Związek Radziecki, wspierając partie komunistyczne w Polsce, starał się o odzyskanie ziem dawnego Imperium Rosyjskiego. Polska wysuwała koncepcję sojuszy mniejszych państw Europy Środkowej, Południowej i Północnej. Jednak antagonizmy i partykularyzm tamtejszych krajów sprawiał, że idea Międzymorza była spisana na porażkę. Polska posiadała bardzo wrogie stosunki z Litwą i Czechami, natomiast dobre relacje posiadała z Łotwą, Estonią, Rumunią i przede wszystkim z Węgrami, z którymi przyjazne stosunki układały się od wieków. Najważniejszym osiągnięciem działań dyplomatycznych II RP lat 20. był podpisany w 1921 roku sojusz polsko-francuski.